książek autorstwa Davida McKee, serii o wesołym i sympatycznym słoniku w kratkę Elmerze, Elmer i zaginiony miś. Zdarza się bardzo często, że nasze maleństwo zagubi albo zawieruszy pluszowego misia. Co wtedy zrobić? Taka sytuacja została opisana właśnie w tej książce. Pewnego wieczoru Elmer słyszy płacz malutkiego słoniątka. Okazuje się, że zgubiło ono pluszowego misia i nie może teraz zasnąć. Elmer postanawia pożyczyć własną maskotkę, a sam wyrusza na poszukiwanie misia. Towarzyszy jemu przezabawny i dowcipny słoń Wilbur. Nie trudno się domyślić, jakie będzie zakończenie naszej krótkiej historii. Książki o Elmerze są wyjątkowo piękne. Wielobarwne ilustracje, krótkie historyjki, język, który zrozumie nawet najmłodsze dziecko. Elmer jest miły, sympatyczny, przyjacielski. Podróż razem z Elmerem będzie wyjątkowa. Dlatego serdecznie zapraszam do przeczytania książek z serii o Elmerze. Myślą przewodnią jest: nie trzeba się wyróżniać, żeby być wyjątkowym. Serdecznie polecam.